Nazwa wsi wywodzi się od nazwiska rodziny Gorzyckich, herbu d'oliwa, którzy w połowie XVI wieku byli właścicielami majątku. Obecne zabudowania dworu pochodzą z końca XIX wieku, gdy miejscowość należała do ordynacji książąt Radziwiłłów, herbu Trąby. Powierzali oni swoją ziemię licznym dzierżawcom. Pod koniec XIX wieku majątek liczył przeszło 500 hektarów gruntów, ale już w 1905 670 hektarów. Uprawiano tu głównie żyto i ziemniaki, wcześniej karczując lasy i osuszając mokradła w Dolinie Baryczy. Warto podkreślić, że w gorzyckim majątku jako jednym z pierwszych w połowie XIX wieku wprowadzono metodę płodozmianu w miejsce trójpolówki. W 1930 roku posiadłość ordynacji została rozparcelowana. W pobliżu budynku dworu, zwanego kiedyś dworem dzierżawcy, znajdują się kościół parafialny i zabudowania plebanii. Są też pozostałości parku i założenia dziedzińca folwarcznego. Dwór wzniesiony na planie prostokąta został na początku XIX wieku powiększony o szerszy aneks w części północnej i niższy, prostopadły do całości bryły, zwrócony fasadą do parku. Budowla jest murowana, otynkowana, parterowa, z dawniej mieszkalnym poddaszem. Zwieńczono ją dwuspadowym, wysokim dachem, pokrytym ceramiczną dachówką karpiówką. Od strony zachodniej, frontowej, do wnętrza prowadzi portyk wsparty na czterech filarach, zakończony trójkątnym naczółkiem i nakryty tarasem, za którym wznosi się trzyosiowa facjata z półowalnym szczytem. Od frontu znajdował się również obszerny podjazd i duży trawnik, natomiast od strony wschodniej park, który po 1945 roku uległ znacznej dewastacji. W okresie międzywojennym do parku przylegał także ogród warzywny. Do dworu od strony miejscowości Radziwiłłów prowadzi blisko dwukilometrowa aleja obsadzona starymi kasztanowcami. Obok budowli znajduje się staw otoczony pozostałościami starodrzewu. Warto też zwrócić uwagę na fragmenty zabudowań folwarcznych i dawne domy robotników rolnych. Po II wojnie światowej budynki majątku w Gorzycach Wielkich uległy nacjonalizacji. Od tego czasu dwór pełnił funkcje publiczne. Pomieszczenia adaptowano na potrzeby Gromadzkiej Rady Narodowej. Wówczas w budynku znalazły się biura, Urząd Stanu Cywilnego. W dalszym czasie w dawnym dworze funkcjonowała poczta, bank spółdzielczy, potem przedszkole oraz siedziba spółdzielni gminnej. Obecnie od 1993 roku w budynku znajduje się siedziba Gminnej Biblioteki Publicznej. Dla jej potrzeb obiekt został wyremontowany i skomputeryzowany. O nowej funkcji dworu informuje napis umieszczony na naczółku w portyku. Biblioteka to ważny ośrodek kulturalny w gminie. Ma aż 9 filii w różnych miejscowościach, gdzie kwitnie życie artystyczne i edukacja. Biblioteka w Gorzycach może poszczycić się wysokim poziomem czytelnictwa i wypożyczeń książek oraz dużym księgozbiorem, który ciągle się powiększa. Tam również wydawana jest lokalna gazeta Informator Gminy Ostrów Wielkopolski. Budynek jest również siedzibą filii Gminnego Ośrodka Kultury. W tych historycznych murach znalazły swoją siedzibę kapela Furmany, zespół Ritorno, zespół pieśni i tańca Gorzyczanie, zespół Wiecznie Młodzi oraz chór Radość. Obiekt w roku 2018 przeszedł gruntowny remont, podczas którego starano się zadbać o wszelkie walory zabytkowe dworu.